Cześć! Czy chciałbyś dobrze zabezpieczyć swoją sieć Wi-Fi? Nie chodzi tu tylko o zabezpieczenie dostępu do sieci hasłem. Za chwilę pokażę Ci, co jeszcze możesz zrobić, aby z Twoją siecią łączyły się tylko wybrane przez Ciebie urządzenia. Służy do tego funkcja filtrowania adresów MAC. Co to jest i jak z tego skorzystać, wyjaśnię w tym filmie. Włączenie funkcji filtrowania adresów MAC powoduje, że z Twoją siecią Wi-Fi mogą łączyć się tylko określone urządzenia, te dodane do listy. Nawet jeśli ktoś zna hasło, nie połączy się z Twoim Wi-Fi. Pokażę Ci teraz, jak włączyć takie filtrowanie na modemie Orange Fanbox 2.0. Połącz komputer przewodem Ethernet z modemem. Otwieramy stronę 192.168.1.1 i logujemy się. Wchodzimy w zakładkę Moje Wi-Fi, potem w Ustawienia zaawansowane Wi-Fi i włączamy funkcję Filtrowanie MAC. Na rozwijalnej liście znajdziesz urządzenia, które łączyły się z Twoją siecią. Wybierz te, które chcesz, aby w dalszym ciągu korzystały z Twojego łącza i dodaj je do listy. Jeśli urządzenia nie ma na liście, to wybierz opcję Inny, wpisz adres MAC tego urządzenia i oczywiście kliknij Dodaj. No dobrze, ale gdzie znaleźć adres MAC urządzenia? Już wyjaśniam. Dla komputerów z systemem Windows możemy go uzyskać przez uruchomienie wiersza poleceń. Wpisujemy tam ipconfig/all. Wyświetlą się szczegółowe informacje dotyczące kart sieciowych. Interesuje nas fragment dotyczący karty sieci bezprzewodowej Wi-Fi. W tym miejscu znajdziesz adres MAC, inaczej mówiąc adres fizyczny. W przypadku smartfonów lub tabletów MAC adres znajdziesz w zaawansowanych ustawieniach Wi-Fi. Pamiętaj, że adres trzeba wpisywać w formacie 2 znaki, 2 kropek, 2 znaki i tak dalej. W MAC adresach występują cyfry od 0 do 9 i litery od A do F. Jeżeli będziesz miał wątpliwość, czy należy wpisać 0 czy literę O, to pamiętaj, że litera O nie występuje w adresach MAC. Od teraz z Wi-Fi będą mogły korzystać tylko urządzenia będące na tej liście. Jeśli stwierdzisz, że taki rodzaj zabezpieczeń nie jest Ci już potrzebny, po prostu wyłącz filtrowanie. Pamiętaj, że nowe urządzenia, które mają łączyć się z Twoją siecią Wi-Fi, najpierw muszą być dodane do tej listy, inaczej połączenie nie zostanie nawiązane. W tym odcinku to już wszystko. Jeśli szukasz innych porad, zajrzyj na naszą stronę lub obejrzyj inne nasze filmy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.